Uczniowie zespołu szkół w Starym Bojanowie przystąpili do projektu organizowanego przez Fundację Pomóc Inaczej w ramach regionalnego konkursu grantowego w programie Równać Szanse 2017. Uczniowie zainteresowali się historią gminy w okresie powstania wielkopolskiego. Grupa projektowa z Bojanowa liczy 9 uczniów gimnazjum, którzy postanowili samodzielnie stworzyć film oparty na losach powstańca Józefa Samola. Młodzież dotarła do rodziny powstańca, aby uzyskać o nim informacje. W ten sposób chcą również uczcić pamięć o bohaterze. Uczniowie rozpoczęli pracę nad filmem w marcu. Działają pod opieką koordynatorów projektu i dzięki wsparciu finansowym fundacji. Punktem kulminacyjnym projektu będzie Festiwal Filmu i Fotografii, na którym premierowo zostanie wyświetlony film pod tytułem Historia Józefa Samola. Seans odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 15 w Zespole Szkół w Starym Bojanowie. Na to wydarzenie zaproszona zostanie rodzina powstańca. Będzie to okazja do wspomnień, wyświetlone zostaną rodzinne zdjęcia. Uczniowie zaprezentują stroje, jakich użyli do nakręcenia filmu. W planach jest poczęstunek.